Witam. Robiliśmy już jedzonko zielone, robiliśmy jedzonko mięsne. Teraz zrobię trzecie jedzonko. Miks z małży, albo mussel mix, jak tutaj w Anglii można kupić. Najlepiej to, żebyśmy sami takie rzeczy sobie wykonywali. Recepta jest bardzo prosta. Różne są składniki. Podstawą są małże i owoce morza. Do tego dodajemy warzywa, które pokażę tam dalej. Także można dodać owoca typu banan, który jest lepisty i daje też troszeczkę słodkiego smaku do tego wszystkiego. I ryby też to lubią. Także nie będę dłużej gadał. Zapraszam, zobaczymy, jak to się wszystko robi i potem pokażę oczywiście, jak rybki to jedzą. Składniki na mussel mix, właściwie na seafood mix. Kupiłem torbę kilogramową czegoś takiego. Tutaj już jest przelane wodą, żeby po prostu zwykłą wodą, żeby nie było lodu. Daję jedną marchewkę, troszeczkę czosnku mielonego, mam zamrożony akurat w taflach, kawałek brokuła, jeden banan, do tego mam bibowit, jak tutaj widać, i proszek agar. To wszystko będę mielił przynajmniej 3-4 razy. I co zapomniałem dodać? Paprykę. Tu już mam obraną paprykę ze skórki. Proszę bardzo, skórka jest obrana. I ta papryczka też idzie do tego miksa. Razem z tym. Tak wygląda po pierwszym mieleniu. Wszystkie warzywa, cały koktajl ten morski. Do tego już dodany jest agar, ale ja wolę używać żelatynę normalną niż agar. I jest też wibowit, dwie torebki na kilogram. Zawsze rzucam dwie torebki na kilogram. Także no, wygląda to tak, taka konsystencja jest. I jeszcze raz to będę mielił, bo ostatnio raz przemieliłem tylko i wydawało mi się, że za grube. Zobaczymy, co będzie, jak przemielę drugi raz. Dostałem próbkę. To, co w maszynce zostało, im wyrzuciłem. No, już trochę jadły, więc... Ale o, jak młode brzuszki mają napuchnięte od jedzonka. Pieprzają jak dziki. O. Tak samo ta. Zrobione jest. Będziemy się bawili w lekarza ginekologii, bo to wygląda, jakbyśmy grzebali nie wiadomo w czym. Trzeba to dobrze wymieszać jeszcze i wywalić na tackę. Ja mam tackę do pieczenia pizzy. Wychodzi tego tyle i o, dzisiaj chyba będą dwie tacki, bo jest grubo. O, i trzeba to na dwie tacki rozłożyć, bo za dużo wyszło. Czyli bierzemy drugą tackę. I musimy to na pół rozdzielić, ponieważ niepotrzebne nam takie grube. Potrzebne nam coś, co się łatwo połamie, jak zamarznie. Rozprowadzamy. To samo tutaj robimy.
można jeszcze stąd ubrać, żeby mniej więcej równo było. Proszę bardzo. Jest zrobione. Teraz wstawimy to na godzinę w zamrażarkę, żeby troszkę ścięło, ponieważ trzeba zrobić rowki do łamania. Więc żeby troszkę ścięło i potem będziemy ciąć. Już? Minęła godzinka, jest to troszkę ścięte. I teraz tak, mam nóż do pizzy i mam taki zwykły. Nóż do pizzy jest fajny, ale nie dochodzi do krawędzi, więc używam obydwóch. Robimy delikatne roweczki, które nam potem pomogą to połamać. A nie robię idealnych, ale... dają... o, tu już ładnie przyłapało lodem. I to samo robimy tutaj. Tu. Tak z góry na to będzie. Nawet ta jest lepiej ścięta. I po takim manewrze... widać, jak się całość przesuwa, jest tutaj ścięte już tak całkiem nieźle. Godzinka w zamrażarce na rano będzie idealna do połamania. Dużo lepiej się to łamie. I teraz bierzemy obydwie tacki i z powrotem do zamrażarki. Jedna tu, druga tu i rano wyciągamy. Minęła noc. Trzeba by wyciągnąć, zobaczyć, jak pięknie wszystko się zrobiło. Na razie jedną. Muszę to nagnieść, żeby to przekręcić, odkleić. Czysto taka tafla. Piękna sprawa. Tafla już jest popękana na liniach, które wczoraj robiłem nożykiem. Naciskam. Proszę bardzo, jak pięknie tu się wszystko łamie. Jak się jedną ręką to robi, nie zawsze wychodzą piękne kawałki, ale to jest jedna tafla. Jeszcze jest druga do połamania. Więc teraz potrzebne mi będzie pudełko jakiekolwiek. O, proszę bardzo. Nie spojrzałem, jak trzymam kamerkę. Wszystko jest tu spakowane, poukładane i to jest gotowe jedzonko. Trzeba pamiętać, że to jedzonko podajemy zamrożone do akwarium. Rybki sobie z tym poradzą. To jest całkiem spore pudełko na takie jedzonko. To zostawimy i próba będzie za chwilę.
Bierzemy pokryweczkę. I mamy jedno pudełko takie. Takie pudełko starcza na bardzo, bardzo długo. Chowamy do zamrażarki i mamy gotowe. Co zostało? Test pokarmu. Ja to jeszcze przetnę na mniejsze kawałki. Nie tnie się to źle, a tylko dlatego to tnę, że jest sporo ryb i będą się tłukły o jeden kawałek. A tak będzie kilka kosteczek. Proszę bardzo. Jedzonko. Otworzę ramireski. Wrzut. Czyli te jedzą. Pójdziemy po drugą porcję. Tu jest troszkę mniej tego, dlatego że dysków jest troszkę mniej. O, tu już mało lactwo czeka. Otworzę pokrywę. Robię wrzut i zamykam pokrywę. Ten pokarm jest także dobry dla zbrojasów, ponieważ moje golden nuggety i 204 uwielbiają go. Trochę je teraz przestraszyłem, ale mój pokarm się rozpada o tak. Zostaje kosteczka, one to gryzą. Wiadomo, że jak jest dużo ryb, to ten pył lata. To ten pył lata, ale w gruncie rzeczy powinno zostawać to w takich kosteczkach, jak tutaj leży. Dobrze tu widać przy zbrojnikach. Leży sobie kosteczka, czeka aż one podejdą. Skończyłem robić to żarcie. Wyszły mi dwa duże pudełka jedzenia, które sam przygotowałem. Wiem, z czego jest zrobione. Wiem, że nie dodałem żadnego syfu, ulepszaczy lub jakich innych rzeczy. Poza tym można porównać jakość produktu. To jest kostka ode mnie. Ja nie robię tylko takiego jedzenia, robię bardzo dużo jedzenia sam. A to jest kostka kupna. Po rozmrożeniu i zamrożeniu. Zobaczcie, ile dodają wody. Jak oszukują akwarystów na pokarmie mrożonym. To jest jeden wielki syf. To jest wszystko woda. Jak to się wrzuci do wody, do akwarium, to jest jedna zasłona dymna. To jest taki straszny syf. Mój, nawet jeżeli ma drobne granulki i one opadają na dno, to te granuleczki, które są zmielone, ryby wybierają do końca. Nie zostaje nic z tego pokarmu. Czysta, piękna kupa, która jest na pewno dużo lepsza niż po takim syfie z mrożenia, który kupujemy. Także moje rybki to uwielbiają i polecam wszystkim. Pokarm, który zrobiłem, jedzą także moje ancistrusy, mimo że to są roślinożerne ryby, uwielbiają miks z małży. Już nie mówię o moich chybkach, czy tam na dole boryksousach, tych 177. Nie spotkałem ryby u siebie, która tego nie lubi. Po prostu spróbujcie i ocencie, czy to daje radę. Przy czym warzyw
warzyw można różnie dodawać. Ja teraz nie dodałem szpinaku. Jak daję brokuła, nie daję szpinaku. Albo odwrotnie, kto tam woli. Poza tym nie miałem żelatyny, bo była niedziela. Jak to robiłem, sklep już był zamknięty. A w domu mi się skończyła, bo przy ostatniej produkcji zużyłem, więc użyłem agaru. Ale osobiście wolę żelatynę używać do tego. Pozdrawiam.